Czy współpracowałeś lub rozmawiałeś z jakimś politykiem? Jeśli tak, to jakie wrażenia? Jakieś 3-4 lata temu mailowałem z panem Januszem Korwinem Mikę. Miał do mnie sprawę odnośnie pewnego projektu, no ale ostatecznie nic z tego nie wyszło. W tej chwili na Twitterze w miarę regularnie komentuję tweety posłów Konfederacji. Niektórzy z nich dają lajki pod moimi tweetami, a niektórzy nawet na nie odpisują. Ostatnio nawet posłanka Lewicy, pani Paulina Matysiak, odpisała mi na tweeta. Tak przy okazji... Wiecie coś o tym, że pan Dobromir Sośnierz i pani Paulina Matysiak mają się ku sobie? Yy, na Twitterze dosyć często sobie dogryzają, a jak wiemy, kto się czubi, ten się lubi. Co uważasz o wywiadach Moniki Jaruzelskiej? Oglądałem cały wywiad z Grzegorzem Braunem i Januszem Korwinem Mikke i muszę przyznać, że fajnie się ogląda wywiad, gdzie zaproszony gość może się wypowiedzieć i nie jest mu przerywana wypowiedź. Jeśli już mam wskazać jakiś minus, to pani Monika powinna popracować nad ciekawszymi pytaniami. Tak ogólnie, jeśli chodzi o te wywiady, to są całkiem ok. Co sądzisz o systemie wyborczym w Polsce? Chodzi mi o parlamentarne. Wiesz, jakie kary może nałożyć Trybunał Stanu? Według mnie system wyborczy w Polsce jest fatalny, m.in. przez próg wyborczy. Czy byłoby lepiej, gdyby próg wyborczy został obniżony do 2%? Prawdopodobnie tak. Czy byłoby lepiej, gdyby próg wyborczy został w ogóle zlikwidowany? Niektórzy twierdzą, że doszłoby w Sejmie do chaosu, bo wiele mniejszych ugrupowań by się dostawało, no i ludzie po prostu w Sejmie nie mogliby się między sobą dogadać. Według mnie najlepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie w Polsce systemu STV. Wydaje mi się, że jest to najbardziej sprawiedliwy system. No i kładzie na łopatki Jowe. Co do Trybunału Stanu, to nie wiedziałem, ale dzięki Wikipedii już wiem. Trybunał Stanu może orzekać kary utraty czynnego i biernego prawa wyborczego, utraty wszystkich lub niektórych, orderów odznaczeń i tytułów honorowych, zakaz zajmowania kierowniczych stanowisk lub pełnienia funkcji związanych ze szczególną odpowiedzialnością w organach państwowych i organizacjach społecznych pozbawienia mandatu poselskiego od 2 do 10 lat, utraty zajmowanego stanowiska, z którego pełnieniem związana jest odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu za przestępstwa i przestępstwa skarbowe, kary przewidziane w ustawach. Dodatkowo okazuje się, że wyrok Trybunału Stanu jest ostateczny, żaden organ nie może go uchylić, a osoba skazana nie może zostać ułaskawiona przez prezydenta. Jak to Twój kanał umiera? Czy to oznacza, że niedługo jeden z wielu przestanie nadawać albo zacznie nadawać bez monetyzacji dla ciebie? Kanał umiera w sensie oglądalności. Liczba wyświetleń na kanale dramatycznie spadła. No i co za tym idzie, spadły też zarobki. Yy, w tym przypadku akurat o zarobki nie chodzi, bo pieniędzy z YouTube jeszcze mi na życie wystarcza. Oczywiście jest to powiązane z tym, że musiałem usunąć 250 nagrań ze swojego kanału, żeby YouTube przywrócił mi zarabianie. No, i to zarabianie jest od początku września przywrócone, ale z drugiej strony. Potem usunięcie tych nagrań powinien być spadek wyświetleń, no i potem te wyświetlenia powinny rosnąć. Tymczasem z miesiąca na miesiąc tych wyświetleń jest coraz mniej. Według mnie wynika to z tego, że ludzie po prostu woleli oglądać jakieś kompilacje wypowiedzi polityków, czy sytuacji związanymi z polityką, niż mój komentarz w formie vloga. Niestety nie mogę tego zmienić, bo YouTube znowu może się przyczepić, znowu zostanie wyłączone zarabianie na całym kanale, a ja znowu będę musiał usuwać nagrania. Wygląda więc na to, że mój kanał umrze śmiercią naturalną. W sumie nagrywam ponad 6 lat i nie ma się co dziwić, że ludzie już są tą polityką i moim kanałem znudzeni. A gdybyś zaczął taką serię jak kiedyś, na przykład, dlaczego Afryka jest biedna i wszystko fajnie opowiedziane, bo nie ukrywam, bardzo przyjemnie się to ogląda i może innym też. W mojej opinii nagranie dlaczego bogata Afryka jest biedna jest jednym z najgorszych nagrań na moim kanale. Tak naprawdę musiałbym to nagranie zrobić od nowa, odnowić grafikę, i opierać się wyłącznie na sprawdzonych faktach. Nie zmienia to faktu, że planuję takie nagrania jakoś związane z polityką, takie właśnie na 8, na 10, 12 minut, opisujące jakąś sytuację, ale obecnie nie mam za bardzo na to czasu. Może jak dzieci pójdą do żłobka, to wtedy lepiej ogarnę kanał. Mam 30 lat. Dlaczego, gdy wracam z pracy około godziny 10:30, nie mogę kupić chleba dla mojej rodziny, mimo że aktualnie w sklepie nie było żadnego klienta? Co sądzisz o godzinach dla seniorów i takiej ich formie? Moim zdaniem, jest to fatalny pomysł i rząd powinien jak najszybciej się z tego wycofać. Obecnie też mam problem z godzinami dla seniorów, bo muszę być w sklepie zawsze przed godziną 10. Jeśli się spóźnię, albo po prostu zapomnę, że są godziny dla seniorów, no to tak naprawdę grafik na resztę dnia już mam załatwiony. Potwierdzam również to, że w godzinach dla seniorów bardzo mało ludzi robi zakupy. Ja jeśli robię już jakieś większe zakupy, to jadę i do Kauflanda, i do Tesco. No, i najczęściej zaczynam jazdę około godziny 9 i z ostatniego sklepu wychodzę, tak akurat punkt 10. I najczęściej jest tak, że jak jestem w sklepie około godziny 9.30, to tych ludzi jest mnóstwo, a kiedy wychodzę a w okolicach 10, to tych ludzi robi się coraz mniej, coraz mniej. Na parkingu prawie nie ma samochodów, więc to wygląda po prostu tak, że dużo ludzi chce zdążyć przed godziną 10, żeby zrobić zakupy, a potem, jak y, przyjeżdża się do sklepu około godziny 13, to tych ludzi znowu jest więcej. Więc wygląda to tak, że w tych godzinach rzeczywiście mało osób robi zakupy, a jeśli osoby starsze już robią zakupy, to albo robią to po prostu w ciągu dnia, kiedy im się podoba, albo robią to bardzo z rana, no bo oni przecież nie śpią długo, wstają około godziny 6-7 i potem na przykład właśnie o 7 albo o 8 idą już do sklepu. W sumie dane z wiosennego lockdownu, kiedy też obowiązywały godziny dla seniorów, pokazują, że rzeczywiście sklepy w tych godzinach mają zmniejszone obroty. Dlaczego rząd stwierdził, że utrzymanie godziny dla seniorów to jest dobry pomysł? Nie mam pojęcia. Może chodziło o to, żeby znowu pokazać, że rząd cokolwiek robi, i nieważne, czy to jest dobra decyzja, czy zła. A co jakbyś wystartował na posła? Nie wystartuję na posła, bo na pewno nie mam do tego nerwów, ale przede wszystkim nie mam kompetencji. Nie pracowałem społecznie, nie pracowałem w samorządzie, nie prowadziłem własnej działalności gospodarczej, nie mam wyższego wykształcenia. Wydaje mi się, że lepiej, żebym promował idee wolnościowe i wolnorynkowe na YouTube, niż panoszył się bez sensu po Sejmie. Takie pytanko, skąd się wzięło to, że akurat tweety pana Janusza Piechocinskiego są na końcu każdego odcinka? Zawsze mnie to zastanawiało. Polityczny przegląd tweetów bardzo mocno podnosi ciśnienie, co spowodowane jest durnymi, absurdalnymi działaniami rządu. No i też opozycji. Dlatego na końcu każdego odcinka, po kilku nerwowych minutach, pojawiają się najciekawsze tweety pana Janusza Pichocińskiego, Tak dla rozluźnienia i pozytywnego zakończenia odcinka. Przy okazji, profil pana Janusza obserwuje na Twitterze prawie 100 tysięcy osób. Nie dziwne więc, że jest nazywany królem statystyk czy królem Twittera. Jeśli jesteście ciekawi, dlaczego pan Janusz się tym zajmuje, to opowiadał o tym wielokrotnie w różnych wywiadach. Wielka polityka, wielka gospodarka składa się z drobiazgów, często fascynujących, których nie dostrzegamy. I stwierdziłem, że będę wrzucał systematycznie, bo jestem systematyczny. Znalazłem taki patent na siebie pobudzania, inspirowania, pokazywania rzeczywistości w drobnych pozornie sprawach. No właśnie. Twitter ma swój wymiar globalny, to pozwala zręcznie poszukiwać współpracowników, ale stwierdziłem także, że będę się dzielił pod potrzeby krajowe swoim doświadczeniem, wiedzą, jako długoletni pracownik naukowy SGH, absolwent tej uczelni, jednocześnie też pokazywać, że można w inny sposób niż w dotychczasowej formie czytać statystykę, czytać informacje, ale także... Ogromadzać społeczność takich jak ja, piłkarzy przez całe życie, tych, którzy coraz więcej przenoszą się z boiska przed telewizor i przed komputer, żeby komentować, grzybiarzy, no bo jestem tutaj naczelnym grzybiarzem Rzeczypospolitej, ogłaszając choćby w ostatnim tygodniu znalezienie pierwszego czerwonego kozaka 42 dekagramy, otwierając ten sezon, ale także pokazując, że. Są wiadomości w naszej przestrzeni, których nie dostrzegamy, ale one mogą być intrygujące. A dla tych, którzy pójdą tą drogą, może się to kończyć bardzo ciekawym e, tematem pracy magisterskiej, miejscem pracy albo pomysłem na robienie biznesu. Ja pracuję stale na 16 moich podstawowych newsletterach. Budzę się rano i to jest taki rytuał, którego nie przerwałem. Jeśli chcę coś wiedzieć o rynkach zbóż, wchodzę na giełdę Chicago. Jeśli chcę coś wiedzieć o co dzieje się w surowcach jestem w Londynie. Jeśli chcę wiedzieć, co jest w transporcie międzynarodowym, który zapowiada ożywienie, albo zapowiada spowolnienie światowej gospodarki, czy wręcz kryzys, patrzę na indeks szakhajski, więc z tego po prostu się zbiera i wszędzie tam jestem wpisany, to wchodzi na mojego podstawowego maila Janusz Małpa Chociński i później konsekwentnie w ciągu dnia po kilkakroć weryfikuję te informacje i wybieram takie pikantne szczegóły, a jak zbliża się piątek, to Lubię takie na przykład, że dzięcioły zniszczyły 16 uli w Opolszczyźnie. I to wszystko w dzisiejszym QA. Jeśli macie do mnie jakieś pytania, to możecie je zostawić w komentarzach pod nagraniem. Dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku. I do zobaczenia wkrótce.